Streamer zmarł w czasie 24-godzinnego maratonu World of Tanks. 35-letni Brian Winold postanowił zorganizować 24-godzinnego, charytatywnego streama, w czasie którego grał w World of Tanks. Niestety, jakoś pod koniec zabawy odszedł niby na chwilę od komputera i jak się potem okazało, już nigdy nie wrócił. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. I teraz tak. Ja wiem, że zaraz zlecą się tysiące tabloidów, które będą pierdoliły, że gry wideo zabijają i że właśnie przez gry ludzie siedzą całymi dniami i potem umierają. Otóż nie. Gry nie zabijają. Zacznijmy od tego, że 24 godziny to nie jest zbyt długi maraton. Myślę, że jeśli jakaś gra by mnie wciągnęła tak ostro, to ze spokojem mógłbym siedzieć oczywiście z przerwą na siku czy kubkę te 24 godziny. A jakby ktoś mi żarcie podsunął czy herbatkę, to kto wie, czy nie dłużej. Fakt, że potem bym pewnie padł, ale na pewno no bym nie umarł. Jak twierdzą sami fani zmarłego streamera, lubował się on w paleniu fajek i piciu alkoholu w czasie rozgrywki. Być może jego śmierć miała coś wspólnego z chorobą serca, a po prostu zmęczenie po streamie, który zaznaczam był charytatywny i o tym nie zapominajmy, spotęgowało jego problemy zdrowotne. Jest zapewne 1000 czynników oprócz długiego grania, które przyczyniły się do tego, że zszedł właśnie w czasie tego streama. Zresztą kurwa, tak jak mówiłem, co to jest 24 godziny siedzenia na krześle, skoro ludzie potrafią wstać na przykład o 6 rano, iść do pracy, potem iść na balet i wrócić do domu najebani po 6 nad ranem, jakoś żyją i prócz kaca mają się chyba dobrze. Oczywiście można by tutaj wziąć jako przykład słynnego Koreańczyka, co zmarł po ponad 30 godzinach gry, no ale wiecie. Ludzie robili dużo eksperymentów, gdzie sprawdzali, ile wytrzymają bez snu. Niektórzy dawali radę nawet po 50-60 godzin i co się wówczas z nimi działo? Umierali? No nie, po prostu padali na ryj i zasypiali jak kamień. To nie jest tak, że jak pogracie o godzinkę za długo, to nagle umrzecie i chuj. Ludzki organizm tak nie działa, inaczej kanał Borbob TV by chyba raczej nie mógł powstać, bo za młodu lubiłem sobie urządzać maratoniki, na przykład z Diablo 2. Jeśli ktoś akurat umarł podczas długiej sesji gry, to uwierzcie mi, zbyt długie granie nie ma tutaj wielkiego znaczenia, no chyba, że gracie 40 godzin, w czasie których zajebiecie 10 pizz, wypijecie 2 zgrzewki Tigera i doprowadzicie swój zwieraci pęcherz do granic możliwości. I oczywiście powtórzycie takie akcje w dość krótkim odstępie czasu, to wasz organizm na pewno oberwie. Wszystko należy robić z głową, nawet 24-godzinny maraton z jakąś grą. Zamiast januszować i cisnąć na zmarłego gościa, że umarł, bo grał i tak mu dobrze, to zastanówcie się, że w przeciwieństwie do większości z was robił coś charytatywnego i z pewnością chciał dobrze. To tyle na dzisiaj. Zostawcie łapeczkę w górę, subę i siemaneczko.